Chrześcijanin. Znaczenie krzyża w życiu Apostoła Pawła. Chciałbym podzielić się z Wami pewnym fragmentem z Biblii, dobrze nam znany fragment z trzeciego rozdziału listu do Filipian. Jest to wyznanie Apostoła Pawła i będę chciał z Wami też trochę pobyć z tym tekstem. Cytat: Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeście się psów, strzeście się złych pracowników, strzeście się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Jezusie Chrystusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia beniaminowego, hebrajczyk z hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. A wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, nie jakoby już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że zostałem pochwycony, ale jednoczynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Filipian, rozdział trzeci, werset pierwszy do szesnastego. Apostoł Paweł przedstawia nam pewne doświadczenie swojego życia w spotkaniu z Panem Jezusem Chrystusem i chciałbym, żebyśmy zobaczyli Jego słowa poprzez różne miejsca, w których wypowiada się na ten temat. Apostoł Paweł nie tylko mówi w liście do Filipian, że uznaje wszystko za szkodę wobec Jezusa Chrystusa. To nie są tylko słowa, które mają pokazać górnolotną mowę człowieka, że pięknie potrafi się wypowiadać i naprawdę w tych słowach brzmi piękna nuta krasomówcy, ale apostoł Paweł rzeczywiście wszystko uznał za szkodę i za śmierć. List do Galacjan, rozdział szósty werset czternasty co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. On nie tylko mówi, że wszystko uznaje za śmierć, że ponosi pełną szkodę wobec poznania Chrystusa, ale on rzeczywiście umarł dla świata, a świat dla niego. Świat już nie miał zysku z Pawła, ani też Paweł niczego nie szukał w świecie. Krzyż Chrystusowy skończył jakiekolwiek powiązania Saula Starsu ze światem, kiedy stał się Pawłem. On był pośród świata, on żył dla tego świata jako światło, które miało przyprowadzać ludzi z tego świata do Jezusa Chrystusa. Będę czytał z czternastego rozdziału Ewangelii Łukasza. Patrzcie na to uważnie, starajmy się zrozumieć przesłanie Ewangelii, a także zobaczyć doświadczenie naszego życia. Pan Jezus powiedział takie słowa od czternastego wiersza. Cytat: A szły z Nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Apostoł Paweł nie mówi tylko, że poniosłem szkodę, a w rezultacie codziennie żyję w braterstwie z tym światem, ale rzeczywiście ten świat został dla niego ukrzyżowany, a on dla świata. Jezus Chrystus stał się dla Pawła tak wielkim i ważnym, że on w Krzyżu Chrystusa zobaczył koniec. Stracony dla tego świata człowiek, chociaż żył nadal, przestał być częścią tego świata. Z powodu Krzyża Chrystusa ten świat już nie mógł zaliczyć Pawła do tych, którzy do niego należą. Rozumiecie? Świat stracił człowieka, a człowiek wcale tym się nie martwił, że stracił świat. Wcale już nie zależało mu na rzeczach tego świata, na pozycjach, na aplauzie tego świata, nie zależało mu już zupełnie na tym, na czym zależy ludziom tego świata, na pozycjach królewskich, pozycji namiestnika czy jakichś wysoko postawionych, żeby im ludzie hołbili. Apostoł Paweł umarł dla tych wszystkich rzeczy, poniósł pełną szkodę. Świat określiłby, że człowiek stracił sens życia, ale stracił go według mody tego świata. Paweł zrobił to rzeczywiście, co powiedział Chrystus Pan. Cytat: Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Apostoł Paweł mówi: Krzyż Jezusa Chrystusa skończył moje życie dla świata. To, co apostoł mówi, nie przykrzy mi się przypominać wam to stale, całym życiem swoim pokazał, że to jest prawdziwe. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus nie był dla Pawła tematem do rozmów, ale rzeczywistością, z której korzystał, aby wrócić do ojca. Inaczej, Jezus Chrystus zajął tak Pawła, że gdyby uznać śmierć i to, co stało się z Pawłem, to byłoby jedno i to samo. On umarł dla tego świata. A świat dla Niego. Myśl o tym, czy widzisz, że takie jest przesłanie Ewangelii: że człowiek, który należy do Chrystusa w całej pełni, już nie może należeć do tego świata, bo tam jest inny duch. Krzyż Chrystusa przecina wszelkie więzi. A więc zobacz, że kiedy apostoł Paweł pisze: Poniosłem wszelką stratę, wszelką szkodę z powodu Chrystusa, to jest rzeczywistość w Jego życiu. Pan Jezus mówi. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Łukasza 14, 33. I apostoł Paweł zrobił to, co powiedział jego mistrz. Wyrzekł się wszystkiego. Jeszcze jest często tak, że ludzie patrzą na ojca, matkę, brata, siostrę czy na swoje życie i wtedy nie mogą usłyszeć, co mówi Jezus. Te słowa nie są dla nich słowami, które poruszają ich serce. Apostoł Paweł nie chciał być głupią kłodą, która słucha pięknych słów, ale nie może na nie reagować, gdyż pozostaje nadal częścią tego świata. Otrzymawszy duchowe uszy, on zaczął słuchać, co mówi Pan, i dla niego stało się to najważniejsze, aby znaleźć się w nim. O to mu chodziło. I pozostać w nim na zawsze, w Jezusie Chrystusie, bo to jest ratunek. I my musimy to widzieć, czy nasze ziemskie, światowe życie jest w stanie wejść do wieczności. Dlaczego więc człowiek balansuje w tym światowym życiu, tak jakby nie wiedział, że Krzyż Chrystusa stanął właśnie z powodu tego światowego życia? Człowiek nadal myśli sobie, że może być uczniem Jego i pojmować Jego naukę, żyjąc tak, jakby dla niego nadal ten świat istniał. Ludzie biorą różne rzeczy, żeby tylko coś z tego świata jeszcze mieć, skorzystać. Słowo Boże mówi, jak mamy używać tego świata. Jakbyśmy go nie używali, bo przemija ten świat, ma swój koniec. Nie mogą nas rzeczy tego świata zachwycać bo wtedy znaczy że Chrystus nie ma już odpowiedniego miejsca w naszym życiu Czy widzimy że tylko i wyłącznie takich uczniów ma Chrystus Pan że nie jest takie proste być jego uczniem jeśli człowiek naprawdę nie przyjmie swego krzyża nie umrze dla świata a świat dla niego myślnik nie będzie słyszał słów Jezusa Wiemy, że pewnego dnia przyjdzie sąd i Pan wróci, aby osądzić każdą sprawę, a niestety możemy zobaczyć, jak często pod naporem tych światowych rzeczy człowiek rezygnuje, poddaje się, cofa się, nikt Jego życie. Nie jest to już szlachetne życie tego, który jest szczepiony w Jezusa Chrystusa, tylko życie obłudne, cwaniackie. Czy widzimy, że tylko i wyłącznie takich uczniów ma Chrystus Pan? Że nie jest takie proste być Jego uczniem, jeśli człowiek naprawdę nie przyjmie swego krzyża? Apostoł nie mówi, wiecie, ja jestem wyjątkowym człowiekiem, dlatego że jestem taki wyjątkowy. Krzyż Chrystusa stał się końcem więzi moich ze światem. Apostoł Paweł, doznawszy tego, że Jezus jest mistrzem, w sercu swoim doświadczył z łaski Boga objawienia tego mistrza. I w Jezusie zobaczył wszystko, co jest mu potrzebne do życia i pobożności. Dlatego zostawił świat, nie bawiąc się między wyborami, co jeszcze może mu się podobać z tego świata. Umiał żyć w każdym doświadczeniu, dlatego że Chrystus stał się rzeczywistością, pełnią jego życia. Powiedział: Naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Jezusa. Zobaczmy i my dzisiaj, czy w naszym ziemskim doświadczeniu jest to, że świat dla nas umarł, a my dla świata? Dlaczego ożywają w ludzkich sercach skąpstwo, nałogi, złośliwości, kłamstwa, obmowa? Skąd bierze się to, jeśli odwraca się oczy od Chrystusa, to to, co światowe, musi z powrotem wchodzić? Człowiek nie może być pusty. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, że ludzie przychodzą do Chrystusa i powierzchownie odradzają się, ale wewnątrz nich nadal jeszcze jest światowa porządliwość. I może stać się, że po jakimś czasie taki człowiek może być gorszy niż był na początku. Tu nie ma zabawy. Pan Jezus powiedział. Jeśli chcesz pójść za mną i żyć, to musisz zaprzeć się wszystkiego i siebie samego też i wziąć krzyż. Zobaczcie, że możemy słuchać słów mistrza i myśleć sobie, że można inaczej. Jak wyglądalibyśmy, gdybyśmy na przykład tak słuchali ludzi, którzy mają jakieś prawo do tego, by dysponować naszymi finansami, którzy zatrudniają nas w pracy czy cokolwiek innego, i jeśli by oni coś mówili, a my i tak po swojemu robilibyśmy, jak wtedy wyglądałoby to? Pan Jezus mówi: jeśli chcesz być moim uczniem, to musisz znienawidzić wszystko, łącznie ze swoim życiem. I apostoł Paweł powiedział, ja to przyjąłem, znienawidziłem świat, a świat znienawidził mnie. I dlatego wiele razy był atakowany przez świat. Dla świata ten człowiek był niebezpieczny, bo gdziekolwiek pojawił się, tam świat był wstrząsany jego pragnieniem Chrystusa. Nie on był wstrząsany porządliwością świata i nie balansował, ile z tej porządliwości jako apostoł może jeszcze wziąć. Ale ten świat pełen porządliwości, wstrząsany był naturą, która napełniała Apostoła. Jego rzeczywistością miłości do Chrystusa, troską o to, co jest bliskie sercu Chrystusa. I zobaczmy, że dzisiaj często jest tak, że ludzie rozglądają się za jakimiś cudami, wydarzeniami i nie widzą, że prawdziwym sensem życia chrześcijanina jest to, żeby iść za Jezusem z krzyżem. Ludziom jest koniecznie potrzebne coś w kościele, żeby mogli normalnie funkcjonować, podczas gdy zapominają o czymś najważniejszym. Czy już znienawidzili swoje życie? Czy już tak je znienawidzili, żeby nie zważać na nie, lecz tylko na to, co Chrystus chce z nimi uczynić? Często ludzie ze względu na innych robią różne rzeczy, zapominając, że mają mieć w nienawiści cielesność ludzi i swoją też. Wszystko, co cielesne i zmysłowe, powinno być znienawidzone. A to nie może stać się inaczej, jeśli w sercu nie mieszka Chrystus. Tylko on może spowodować, że człowiek patrząc na niego, widzi rzeczywiście, co dzieje się w tym świecie i nie ulega temu światu. Zobacz, czy nie wracasz jak wędrowiec, jako pielgrzym wychodźca, który nie ma tutaj niczego, czego szukałbyś i rzeczy tego świata nie interesują cię. A gdzie one dopadły cię jeszcze, tam wiesz, że krew Jezusa jest wystarczająca, żeby ci pomóc, żebyś uwolnił się od tych rzeczy, żebyś nie należał do tego świata ani świat do ciebie. Umarli dla świata. Poniosłem wszelką szkodę, zostawiłem wszystkie moje pragnienia, dążenia, marzenia światowe. Krzyż zakończył to. Tak, jest to jeden z tych elementów, gdzie apostoł Paweł nie tylko mówi, że poniosłem wszelką szkodę, aby należeć do Chrystusa, ale rzeczywiście Krzyż przeciął Jego więzi ze światem i to samo musi być w życiu każdego ucznia Jezusa Chrystusa, bo to powiedział Jezus Chrystus. Bez Krzyża nie można być Jego uczniem, a Krzyż to jest śmierć dla świata. Zobaczmy, co jeszcze stało się w życiu apostoła i musi stać się w życiu każdego, który należy do Jezusa Chrystusa. Drugi Koryntian, rozdział czwarty, werset 10 do 12. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze my bowiem, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym naszym ciele się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w Was. Apostoł mówi, że on umarł, aby mógł żyć w nim Chrystus. To jest poniósł wszelką szkodę tam, gdzie ludzie szukają czegoś dla siebie, dla swoich rodzin, tam on już tego nie szukał. Oni biegają, troszczą się o różne rzeczy, On już się o to nie troszczy. Oni nie mają czasu dla Chrystusa, On nie ma czasu dla świata. Oni napełnieni są porządliwościami, które władają tym światem, On już napełniony Chrystusem Jezusem. Jezus przez apostoła Jana mówi, że ten zwycięża świat, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest synem Boga. Apostoł zwycięża świat, Umarł dla niego, jak czytaliśmy wcześniej. Umarł też, aby mógł żyć w nim Chrystus. Widzicie, jak wielkie jest to, co uczynił Pan? Myślnik jego zdobycie człowieka na wieczność? List do Rzymian, szósty rozdział, od trzeciego wiersza, czytamy o chrzcie. Cytat: Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został we współ z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że z martwych Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego. Rzymian rozdział szósty, werset trzeci do dwunastego. Umarliśmy dla grzechu. Paweł mówi, że poniosłem wszelką szkodę. Ten świat nurza się w grzechach i czuje się dobrze. Jemu jest to potrzebne, bo bez tego nie ma radości, prawda? Człowiek, który miałby nawrócić się do Pana, mówi, Co to za radość, kiedy nie będę mógł pić, palić, na zabawy chodzić, co jeszcze z tego życia mi zostanie wtedy? Apostoł Paweł mówi, Poniosłem wszelką szkodę. To, co cieszy ten świat, a ja dla niego umarłem. Umarłem dla grzechu, grzech nie pociąga mnie. Świat nie potrafi żyć bez grzechu. Codziennie musi grzeszyć, bo to jest jego uciecha. Czy stało się to już w twoim życiu? Apostoł nie tylko mówi, że poniosłem wszelką szkodę, ale rzeczywiście to jest w Jego życiu i On o tym głosi wszem i wobec. On głosi śmierć na krzyżu dla świata, On głosi śmierć dla grzechu. Mówi i wy tak uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Pana w Jezusie Chrystusie. Po co apostoł Paweł pisze to? Żeby tak było. A więc czy już straciliśmy świat i straciliśmy uciechę grzechu? Zobaczmy dalej, będę czytał. Drugi list Pawła do Koryntian, rozdział piąty, werset czternasty. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Jakie cudowne przekonanie! Umarłem dla grzechu, umarłem dla świata. Jak dobrze uważać się za umarłego! Rzeczywiście mieć to w sobie, moc krzyża działającego w naszym życiu. Ale pójdźmy dalej. Zobaczcie, że Paweł nie jest gołosłownym mówcą. Kiedy mówi, żeby wszystko stracić, żeby tylko zyskać Chrystusa, to on rzeczywiście idzie tędy, bo wie, że tylko taka jest droga. Wszystko stracić, uznać za szkodę, za śmieć wobec doniosłości samego pana Jezusa Chrystusa, aby doznać jego śmierci i jego zmartwychwstania. List do Galacjan, 2,20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Posłuchajcie wyraźnie wszyscy, co mówi apostoł Paweł: żyję już nie ja. Czy widzicie chrześcijaństwo, które należy do Pana? Myślnik: żyję już nie ja. Skoro umarłem, to już nie ja żyję. Można mówić, że umarłem i żyć dla świata, dla grzechu. Dla siebie samego i być pustomówcą, który mówi coś, czego nie ma rzeczywiście w życiu. Albo można rzeczywiście umrzeć, i dla świata, i dla grzechu, i dla samego siebie. Po co? Powiem Wam, że to, ku czemu teraz idę z Wami, jest skarbem najpiękniejszym z nieba, najpiękniejszym Bożym darem danym człowiekowi. Nie żyję już ja, jakie to cudowne. Jeśli znienawidziłem samego siebie ze swoimi rzeczami, ze swoimi pragnieniami, dążnościami, mowami, zabawami, korupcją i zobaczyłem wartość prawdziwego Chrystusa, to wtedy najwyższym moim przywilejem jest to, że nie żyję ja, ale żyje Chrystus we mnie, że takie jest życie, które może być błogosławione i które mnie napełnia z góry. Jakie to szczęście dla tych, którzy idą do wieczności, spotkać się z Bogiem, by pozostać z Nim na zawsze. Już nie żyję ja, jakie to szczęście. Ja, kiedy stanie przed Bogiem, pójdzie na zatracenie, ale kiedy już nie żyję ja, lecz żyje Chrystus we mnie, to żyje we mnie wieczność. On jest życiem wiecznym. Czy chcę żyć dalej, jeśli wiem, że życie wieczne przyszło z góry, żeby napełnić mnie umarłego dla świata, dla grzechu, dla siebie samego? A więc zwróćcie uwagę, że chrześcijaństwo jest czymś prawdziwym i w tym właśnie pracuje duch Boga. Więc obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, mam wiarę Jego w sobie. Pierwszy list do Koryntian 15:10 Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Nie mogę powiedzieć, że ja sam podjąłem decyzję, że umrę, ja sam załatwiłem swoją śmierć, ja sam przyszedłem do Chrystusa i zgodziłem się na to, żeby Jego życie napełniało mnie, życie którego świat nienawidzi, i żebym ponosił konsekwencje, że to życie napełnia mnie. Żaden człowiek sam nie przyjdzie do takiego czegoś, bo wszyscy chcą znaleźć się dobrze w tym świecie. Pożądliwość tego świata napełnia wszystkie serca i człowiek bez krzyża niemożliwe, żeby przyszedł w pełni do Chrystusa. Nie można żyć dla Chrystusa, należąc jeszcze do tego świata. To jest przecięcie, jeśli człowiek ma naprawdę żyć. A więc z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Nie zawdzięczam tego sobie, to się stało. Mówi apostoł Paweł. By nikt nie myślał, że był to taki człowiek wyjątkowy, który idealnie i dobrze zrozumiał intencje Boga i do jego serca tak prosto dotarło to i on to tak przyjął. Ale w innym miejscu powiedział, Upodobało się Bogu już przed założeniem świata wybrać mnie sobie do służby. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Nie ma miejsca na dumnego człowieka, który mówi, Osiągnąłem to, bo więcej pracowałem, więcej myślałem, ale jest łaska, prawda docierająca do człowieka, objawienie Syna Bożego. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, rozdział drugi, werset pierwszy do dwunastego. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne, ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić Wam Ewangelię Bożą. Albowiem, kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek, i nie kryje w sobie podstępu, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia. Tak mówimy nie, aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca, albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Bóg tego świadkiem, nie szukaliśmy też chwały u ludzi ani u Was, ani u innych, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród Was łagodni, jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla Was taką życzliwość, iż byliśmy gotowi nie tylko użyczyć Wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ Was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie bracia, trud i Mozu. Pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym Ojciec, dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga który was powołuje do swego królestwa i chwały. Apostoł mówi, z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Kiedy widzicie mnie i życie, widzicie Chrystusa żyjącego we mnie. To jest Chrystus, Jego miłość, Jego troska, łagodność, miłosierdzie. Rzymian, rozdział 14, werset 7 do dziewiątego. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje, nikt z nas dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Apostoł mówi: Już nie żyję dla samego siebie, we mnie żyje Chrystus. Jeśli umrę, to dla Niego, jeśli żyję to dla Niego, aby On był uwielbiony. Jedno, co zajmuje serce ucznia Chrystusa, to aby Mistrz był uwielbiony. A żeby tak było, człowiek musi umrzeć dla porządliwości tego świata. Duma i pycha tego świata mówi, ja, ja, zwróć uwagę na mnie, chodź wokół mnie, jestem taki ważny, nie pomijaj mnie. A tutaj pełna szkoda, śmierć. Już nie liczę się ja, lecz pan. Już nie chcę żyć dla swego imienia, już nie chcę, żeby mówiono Saul Starsu, to jest taki mądry człowiek, to jest taki dobry człowiek, to jest taki, taki człowiek. Paweł mówi, ja nie chcę już żyć dla swego imienia. Jedno co mnie interesuje, aby Jezus, Jego imię było uwielbione we mnie, aby Jezus był zwiastowany. Czy myśmy już doświadczali tego? Ta cudowna myśl, nie ja, lecz On, nie mnie, lecz Jemu. Dzieje apostolskie 21.13, gdzie apostoł Paweł mówi. Cytat. Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. I to jest to, co mówiłem. Cudowny Boży dar z nieba, już nie żyjesz dla swego imienia, jakbyś nie miał na imię czy nie miała. Ale jest to łaską od Boga, że jeśli poniesiemy szkodę, żeby zyskać Chrystusa, to poniesiemy również szkodę co do swego imienia. Nie ono będzie się liczyć, ale będzie się liczyć jedno imię, i wtedy przychodzi do nas prawda o cząstkach jednego ciała Chrystusowego. I każda cząstka myśli o Jego imieniu, i to nas złączyło, tylko to, miłość do Jezusa. Cudowne pragnienie nowego człowieka, aby to imię było uwielbione pośród nas, imię Jezusa Chrystusa, nie moje i nie Twoje. To nie jest Kościół, to jest jedno imię, w którym jest zbawienie. Żaden Piotr czy Paweł nie jest zbawicielem, jest jedno imię, w którym jest zbawienie. Jakie to jest imię? Jezus Chrystus. Jest jedno imię, w którym mamy przebaczone grzechy nasze. Jest tylko jedno imię, w którym można być zbawionym wejść do wieczności. Jeśli jestem cząstką Jego, to Jego imię jest dla mnie najważniejsze. To jest rzeczywistość, nie można się do tego zmusić. To przychodzi z nieba i jest to błogosławieństwo niebiańskie, że człowiek znienawidził swoje imię, swoje życie dla siebie. Tak jak powiedział Paweł, znienawidził siebie i wszystko i nie chce żyć dla żadnego imienia, jak tylko jednego, którym jest Jezus Chrystus, dla jego chwały. To należy do tych, którzy są uczniami jego. To należy do tych, którzy idą do wieczności imię Jezusa Chrystusa. Poniosłem wszelkie szkody, to nie jest pusta mowa. Według ludzi tego świata straciłem wszystko, mówi apostoł Paweł, lecz we mnie jest to, czego nie ma na świecie. Zyskałem Chrystusa, zyskałem miejsce, które Jego imię nosi w sobie. Apostoł Paweł mówi: Czego chcecie ode mnie ludzie, jestem gotów i dla Niego umrzeć, aby Jego imię uwielbione było, Jego imię. Musi nas napełniać to w mocy Jego ducha, abyśmy już nie żyli dla swego imienia, ale dla jednego. Tylko to może być naprawdę jednością Kościoła, nie ma innej jedności. Wszystkie dogmatyczne walki, zmagania się, są nadal ludzką mentalnością, żeby okazać się lepszym od innych. Podczas gdy głównym zmaganiem Kościoła Jezusa Chrystusa jest to, aby nie my, lecz On był uwielbiony. To jest najważniejsze i będę mógł was po tym prowadzić. Mówiliśmy, że z ciała płyną różne złe rzeczy, mówiliśmy, że prawdziwy bój nie toczy się w mocy naszych możliwości, ale w mocy Ducha Bożego, który przyszedł do nas. Inaczej mówiąc, nie mogę umrzeć bez Ducha Bożego, bo i przez tego samego Ducha Wiecznego, Chrystus Jezus ofiarował siebie Bogu. I przez tego Ducha Świętego, w korzyści śmierci Chrystusa, i my umieramy dla siebie. Jakże cudowne, że przyszedł ten, który może pomóc nam umrzeć dla świata, dla grzechu, dla samych siebie, kiedy On pracuje w człowieku, pokazuje wielkość Chrystusa aby człowiek był gotów poddawać się, żeby ponosił szkodę według tego świata, ale według nieba był człowiekiem, który zyskuje. Nie ma nic większego tutaj na ziemi, jak to, co zwiastowane jest ze Słowa Bożego. Jest to prawda rozświetlająca ciemności. List do Galacjan, piąty rozdział, od trzynastego wiersza do dwudziestego szóstego. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności, Nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości, albowiem cały Zakon streszcza się w tym jednym słowie, Mianowicie w tym, Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich konsacie i pożeracie, Baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej. Gdyż ciało podąża przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie... Przeteczeństwo, nieczystość rozpusta bałwochwalstwo czary wrogość spór zazdrość gniew knowania właśnie odszczepieństwo zabójstwa pijaństwo obżarstwo i tym podobne o tych zapowiadam wam jak i już przedtem zapowiedziałem że ci którzy rzeczy te czynią królestwa bożego nie odziedziczą Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu, a ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy, Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Ludzie cieleśni tego szukają, zazdroszczą sobie czegoś nawzajem, szukają własnej chwały, ale duchowi wiedzą, że tylko Duch Boży może nas napełniać tym, co jest wieczne, co jest przyjmowane w niebie. Z naszego ciała płynie skażenie, ale z Ducha Bożego płynie błogosławieństwo życia Chrystusa. Duch jest przeciwko ciału. Kto może pomóc mi wziąć krzyż, jeśli nie Duch Boga? Kto może pomóc mi umrzeć dla grzechu, jeśli nie Duch Boga? Kto pomoże mi umrzeć dla samego siebie, jeśli nie ten Duch, bo on przyszedł uwielbić Jezusa? I o tym wiemy. To jest prawda Ewangelii, o której wiedzieli wszyscy uczniowie Chrystusa, którzy pisali Słowo Boże, mówią to do nas. A więc ten to duch przyszedł wystąpić jako pocieszyciel w walce przeciwko światu, ciału, naszemu własnemu ja. I to jest cudowne, że jest ktoś, kto może nam pomóc, bo sami bylibyśmy nadal bezradni. Wiedząc to wszystko, nadal pozostalibyśmy bezradni. I przyszedł duch Boga, by wprowadzić nas w to, co w Chrystusie. Nasze ciało, jak mówiliśmy z siódmego rozdziału listu do Rzymian, sieje skażenie. Dobre pragnienie naszego ducha napotyka na skażenie ciała i nasz duch jest za słaby, by okazać się w zwycięstwie. Ciało jest mocne i prowadzi do świata, do grzechu, do egoizmu. Nędzny ja człowiek, któż mnie uwolni z tego ciała śmierci. I teraz chcę Wam powiedzieć, że Nasz duch potrzebował posilenia z nieba, żeby umocnionym zostać i żeby wygrać tą walkę z ciałem. Nasz duch otrzymał rękojmię, pieczęć z nieba, jak pisze apostoł, Ducha Bożego, który oznajmia mojemu duchowi, że jestem dzieckiem Boga. Jakie posilenie jest w tym, jakie dodanie otuchy i odwagi, kiedy mój duch nie jest pozostawiony sam w tym zmaganiu się z ciałem, ale że przyszedł Ten, który jest mocen uczynić to, co jest potrzebne, abym okazał się zwycięzcą. Mój duch wie, że nie zawdzięcza sobie tego, że jestem dzieckiem Boga, że przyszło to z Bożej Łaski. Upodobało się Bogu objawić, wybrać przed założeniem świata, tak jak pisze Apostoł Paweł, upodobało się podjąć decyzję i powiedzieć memu duchowi: Jesteś jednym z tych, których chce mieć ze sobą na wieczność. Jakie posilenie! Jakie napełnienie, jaka chęć do życia, a zarazem i doświadczenie, że moje ciało straciło siłę, i że chociaż wcześniej mogło mnie gnać do różnych rzeczy, porządliwości, to duch Boga Wszechmogącego stanął przeciwko ciału, i ja doświadczyłem mocy do tego, by stanąć i przejść ponad tym, co jest cielesne, uwielbiając Chrystusa Pana. I to samo doświadczyłeś, kiedy do ciebie dotarło Boże przywołanie i wezwanie. Dzieckiem Boga jesteś, jam cię wezwał do społeczności z sobą. Doświadczyłeś, że tam gdzie musiałeś ulegać grzechowi, dostałeś moc, aby zwyciężyć, i wiesz, że to nie przyszło z mocy twego życia, ale z mocy z góry, myślnik, Ewangelia poświadczona w doświadczeniu, Słowo Boże, które wypełnia się w tych, którzy do Boga należą. Słowo Boże mówi: kogo Duch Boży prowadzi, ten jest dzieckiem bożym. Nie może człowiek sam iść, bo to ciało jest mdłe. Jeśli nie będzie prowadzony przez Ducha Bożego, ponownie to ciało będzie mocniejsze i Duch człowieka nie będzie miał siły przedrzeć się przez to ciało. Ale jeśli Duch Boży, moc z wysokości jest ze mną, to wtedy mój Duch dostaje przez cały czas to, co potrzebne. Boże upewnienie w tej bitwie, myślnik dalej. Wszystko jest możliwe dla ciebie, bo Chrystus jest twoim Panem. I to nas jedynie może złączyć naprawdę teraz i na wieczność. Nie ma innych więzi pomiędzy ludźmi, którzy idą do wieczności, nie ma takiego sobie tak zwanego Kościoła, jest jeden Kościół prawdziwy, który jest podwaliną prawdy, którego fundamentem jest Chrystus Pan. Są to tylko ludzie, którzy miłują Chrystusa. Apostoł Paweł powiedział, kto nie miłuje Chrystusa, niech będzie przeklęty. To znaczy, że człowiek, który nie miłuje Jezusa, na pewno nie ma w sobie Bożego objawienia co do tego, kim jest Chrystus i że Duch Boży nie prowadzi go, a człowiek idzie według własnej woli i myślenia. Zobaczcie, że kiedy w nas dokonują się dzieła Boże, ten cały list do Rzymian, w nawiasie czytajcie to sobie wiele razy, i tam będziecie mogli to znaleźć. Szczególnie ósmy rozdział wskazuje, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A miłować Boga nie można, jeśli Duch Boży nie dotarł do nas. To On napełnia Bożą miłością, i On ożywia mnie, stawia mnie w rzędzie tych, którzy są trzeźwi. Mogę żyć, bo Bóg jest ze mną. Ale jeśli jest inaczej, kończy się moc życia chrześcijańskiego. Demas odszedł do świata, inni gdzieś indziej porozchodzili się. Wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. Wielu doświadczyło, że Pan ich wzywa, a później odeszli. Nigdy żaden z nas nie będzie miał siły do życia, jeśli nie będzie miał nieustannie Bożego napełnienia przez Jego Ducha. Świątynią Bożą jesteście, Duch Boga mieszka w Was, nie należycie już do samych siebie, Jego Duch musi do Ciebie i do mnie docierać. Sam człowiek nie da rady, tylko prowadzeni Jego Duchem możemy dojść do celu. Bez jego ducha, zobaczcie, co dzieje się z nami ludźmi, jak świat, grzech, zazdrość, złośliwość, gniew, umiłowanie własnego życia ogarnia serca. Ilu jest takich ludzi, którzy tak jak Paweł, mogą powiedzieć, że ponieśli pełną szkodę, stracili wszystko, co ludzie w tym świecie uznają za wartość. A w życiu ich stało się wartością to, co dla tego świata nie ma wartości. Myślnik: Chrystus Pan. Kiedy mówisz o Jezusie Chrystusie, ten świat najczęściej nie chce Cię słuchać. Chrystus nie ma tam żadnej wartości. Ten świat myśli o zarobku, o grzechach i nieprawościach, o różnych rzeczach, biegnie do swoich telewizorów, do kin, do gazet. Do swoich książek, nie ma czasu dla Chrystusa, lepiej wykorzystać go tutaj. Dla takiego człowieka, który doświadczył spotkania przez poświadczenie Ducha Bożego, że ma Ojca w niebie, że ten Ojciec chce, aby oczyszczać się od wszelkiej zmazy i skazy, przez krew Syna Jego, aby móc z nim przebywać, wartością staje się Chrystus. I nie jest mu szkoda tego świata, ani tych rzeczy, które są w świecie. On staje się człowiekiem, który wykorzystuje czas, gdyż wie, że ma go niewiele. Chce poznać jeszcze bardziej Jezusa, żeby wiedzieć jeszcze bardziej, jak wielkim jest ten, który przyszedł do nas. Widzicie to? Ja muszę mieć potwierdzenie, to znaczy, że moc z góry mnie napełnia do życia mogę zobaczyć poprzez owoc, tak jak pan Jezus powiedział, po owocach rozpoznacie, jaki to duch panuje w was. Chciałbym żebyście mogli jeszcze bardziej kosztować z tego, ale tu potrzeba pana, potrzeba jego ducha. Co z tego, że będziesz wiedział, że w Biblii jest napisane, że Chrystus jest Panem, Zbawicielem, Odkupicielem, jak nie będziesz mógł żyć, jak rzeczy tego świata będą napełniać twój umysł, twoje pragnienia, jak to ciało będzie cię prowadzić, a nie Boży Duch. Co z tego, skoro Słowo Boże mówi, że ci, którzy w ciele żyją, Bogu podobać się nie mogą, bo z ciała płynie skażenie, ale którzy w duchu żyją, ci się Bogu podobają, bo z ducha płynie miłość, pokój, radość, cierpliwość, łagodność. I musisz mieć wewnątrz siebie to cudowne niebiańskie potwierdzenie w Twoim duchu, upewniające Cię, Wracasz do domu ojca. Dlatego chcesz być znaleziony przyobleczonym, a nie nagim, bo jako jego dziecko masz szacunek do ojca. Posłuchajmy pięknych słów z listu do Rzymian. List do Rzymian, rozdział siódmy, werset 25 oraz rozdział 8, werset 1. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi Grzechu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Aby znaleźć się w nim, mówi apostoł Paweł. Dla kogo nie ma potępienia? Dla tych, którzy mówią o Chrystusie? Paweł mówi. Umarłem dla świata, umarłem dla grzechu, dla siebie, aby znaleźć się w Nim. I to, że umarłem, nie zawdzięczam sobie samemu, ale Jego łasce, że On to wszystko uczynił, ten wszechmogący ojciec posyłając swego Syna. Rzymian, rozdział 8, werset drugi do 5. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, Uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Jeszcze raz chcę przypomnieć wam, że to jest cud, że Duch Boży przyszedł do ciebie. Przyszedł do ciebie, żeby powiedzieć ci: Dzieckiem Bożym jesteś, ale jeśli nie pójdziesz za Jego głosem, to Słowo Boże mówi: Chociaż ludem moim jesteś, zginiesz jak bezbożny. Jeśli nie pozwolisz się prowadzić duchowi świętemu w uświęceniu, w oddzieleniu od zmysłowości tego świata, to zginiesz jak ten świat, pisze apostoł Paweł. Bo ci, którzy nie byli posłuszni woli ojca, zginą jak ten świat. Zobacz, że jest dla ciebie nadzieja, duch święty nadal do ciebie mówi. W twoim sumieniu i w twoim wnętrzu odzywa się. To nie tak, nie tak Bóg chce, żebym żył. Bóg przygotował dla mnie życie nowe, to jest życie Chrystusa, Syna Bożego, życie inne niż w tym świecie. Nie chcę już żyć ja. Czy masz to w sobie? To jest też z nieba. Nie chcę żyć już ja, nienawidzę siebie, niech żyje we mnie Chrystus. To jest to, co jest miłe Bogu. Powiem Wam, że nikt tego nie może mieć sam z siebie, jeśli to masz, zawdzięczasz to niebu, bo kogo Bóg miłuje, tego też karci i smaga, ale temu też daje ducha swego, aby człowiek był upewniony, że należy do Boga i że jest przygotowywany na spotkanie z Panem. Niech to słowo napełnia również i nas, Abyśmy nie byli pustymi mówcami, jak pisze apostoł Paweł. Oni mówią, ale nie wiedzą, o czym mówią. Ale abyśmy byli ludźmi, którzy, mówiąc, wiedzą, jaką wartość ma dla nas Chrystus. Już nie chcemy żyć my, lecz niech żyje Pan. Nie chcemy już znać się według ciała, lecz tylko według Niego, Jezusa Chrystusa. Chcemy doświadczać między sobą Jego miłości, Jego troski o to, abyśmy wszyscy doszli do wieczności. Amen.